Czy wyobrażacie sobie komarów bez tego wspaniałego gospodarstwa, bez naszej stanicy? Chyba nie. Tutaj koronawirus nie dotarł i mam nadzieję, że nie dotrze, a my 30 sierpnia 2020 roku spotkamy się, żeby upamiętnić setną rocznicę bitwy pod Komarowem i wspólnie obchodzić święto kawalerii polskiej. Przed nami bardzo dużo pracy, bardzo dużo przygotowań, ale warto, a ja Was w imieniu Sztabu Komarowskiej Potrzeby serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Dzisiaj otrzymałem bardzo dobrą informację od Marty Czernik, która jest dyrektorem naszego biura Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem, iż otrzymaliśmy już na ten moment dwie dotacje w dwóch różnych programach z Ministerstwa Obrony Narodowej 90 tysięcy złotych oraz z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w kwocie 20 tysięcy. Wierzymy, że to nie wszystko i że będziemy mieli środki mimo tej trudnej sytuacji na to, żeby godnie wspólnie świętować setną rocznicę bitwy pod Komarowem. Rozumiemy, że ta logistyka w tym roku będzie wymagała bardzo dużo pracy, bardzo dużo nakładów, ale również też zależy nam na tym, by w tej trudnej sytuacji wspomóc Was w transportach, żebyście mogli dotrzeć na Komarów i żebyśmy mogli być razem. Razem dlatego, bo to jest nasze wspólne święto. Święto Kawalerii Polskiej, które zostało ustanowione na okoliczność bitwy pod Komarowem. Zapraszam. Te wszystkie pola, które Wam pokażę, te zielone, to będzie obóz setnej rocznicy bitwy pod Komarowem. W tym roku miejsca nam nie zabraknie. Ponieważ jestem wierzącym człowiekiem, a stoję pod krzyżem Komarowskiej Potrzeby, dlatego pomodlę się za nas wszystkich, przede wszystkim za Was, o zdrowie, o to, żebyśmy mogli się spotkać na setnej rocznicy bitwy pod Komarowem i żebyśmy właśnie w tym miejscu, w którym stoję, jak co roku uroczystym apelem rozpoczęli Święto Kawalerii Polskiej. Mam nadzieję, że również w tym miejscu po raz kolejny nasz kapelan Komarowskiej Potrzeby, ksiądz Błażej Górski, udzieli nam wszystkim błogosławieństwa, żebyśmy mogli bezpiecznie uczestniczyć w tej uroczystości.